Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Imperium Apch Stellaris. Tak więc, ostatnio stoczyliśmy długą wojnę, która nam niewiele dała. Potem stoczyliśmy kolejne wojny na tym froncie, które dały trochę więcej, między innymi unicestwienie tutaj jednego z przeciwników. Między odcinkami oczywiście zacząłem przebudowywać planety, głównie oczywiście te, gdzie zbieramy jedność, bardzo fajne planety. Nie, akurat nie ta, gdzie to było. Tu były te planety. O, naprawdę dają tony jedności w tej chwili. Tutaj też możemy dalej zwiększać oczywiście zaplecze w tym temacie. Tutaj trwa, czyli to chyba trzy nawet planety, tak jest. I na teraz nasz kolejny cel to kolejna wojna z nimi. Niestety ostatnio nam niezbyt poszło, więc tym razem nie będziemy ich przemieniać, też kurde. Ile by tu kosztowały roszczenia na tym obszarze? A nie za dużo. Wiecie co? Tylko że stąd i tak się nie da nijak połączyć z naszą macierzystą, powiedzmy, macierzystym terytorium, więc być może damy to sojusznikowi, być może weźmiemy dla siebie jeszcze, nie wiem. Do rozważenia, tak szczerze mówiąc. No, prawie 9, czy prawie masę tutaj. Można by całą tą flankę przejąć i przekazać im, żeby stali się mocniejsi, tak szczerze mówiąc. No, skończyły się, bo coraz dalej od bazy. To może nie w tym kierunku. To może to się wydaje tańsze i też łatwiejsze do zdobycia, bo tu nie ma żadnych cennych rzeczy. Dobra, na razie tak to zróbmy. Jeszcze raz, roszczenia mamy dotąd. A, bo tutaj też mamy już jedną bazę, którą zdobyliśmy ostatnio, nie pamiętam jakim cudem, ale tak to wyszło. Czy ją się w ogóle da podłączyć do naszych głównych systemów? Coś mi się zdaje, że nie. Dokładnie, więc i tak nie będziemy mogli korzystać tutaj z niczego. Moglibyśmy w teorii zbudować wrota gwiezdne do przerzucania, bo jest tutaj taka opcja, gdzie one są. Stocznia. Nie, to zróbmy to. Nie próbowaliśmy tego jeszcze nigdy. Czyli postawimy tu wrota i zobaczymy, jak to będzie działało. Czy rzeczywiście będzie to łączyło się z dowolnymi wrotami, czy będziemy musieli postawić drugą parę, powiedzmy, gdybym postawił gdzieś w okolicach stolicy, co jest dosyć, kurde, niebezpieczne. Może wtedy mnie. Jednak w stolicy to chyba jest głupi pomysł, bo byśmy mieli możliwość ataku z tamtej strony, więc nie. Zobaczymy zresztą, jak to będzie działało, ale przeprowadzimy testy operacyjne, czy to działa w ogóle. We have exhausted all diplomatic options. O nasze roszczenia. Również ciekawe może być w przyszłości większe używanie szpiegów, bo no, nigdy nie próbowałem. Tutaj liczyłem, że uda nam się coś zrobić w tym temacie, ale się okazało, że trzeba dużo więcej pozycji sobie tutaj ugrać, żeby w ogóle móc myśleć o wszczęciu buntu. Troszkę to głupie, bo
No, tak naprawdę przy naszej potędze militarnej powinniśmy mieć możliwość się zbuntować, jeżeli tak mamy ochotę. Wydaje mi się, że to byłoby bardziej rozsądne, tak. I racjonalne. O, tu też jest jedno terytorium, które trzeba będzie przejąć, bo tu nie mamy. A nie mamy, dobra. I to oddamy sojusznikom, jeśli to zajmiemy, oczywiście. Tu niewiele jest, tylko masa fortyfikacji. Engaging hostile station. Czyli tu ruszamy. Gdzie są nasze. O, daleko. No i tym razem są potężne rezerwy w bazie, których postanowiłem nie wysyłać wszystkich od razu na front. Troszkę inaczej, no bo jednak przeciwnik jest dużo słabszy niż ostatnio, więc wydaje mi się, że nie ma takiej konieczności. Co tu się dzieje? A, on się przebudowuje, czyli zaraz będą kolejne miejsca pracy. Trzeba będzie zaraz zrobić trochę przesiedleń, o, na przykład tu. Gdzieś tam widziałem, że jest nadwyżka tutaj. Nie chcą specjalnie za szczęśliwi, żeby ich tam przesiedlać, z tego co widzę. Wszyscy by chcieli iść na światy gajańskie. No, chyba na te potężne bazy tutaj. Mamy więcej ludzi niż zakładałem. Dość szybko się ogarnęło. Tu możemy przerzucić powiedzmy dwójkę. I powiedzmy jednego urzędnika. Tu jest też dosyć pusto. I tu jest kogo przerzucać. Naprawdę podoba mi się, jak ładnie przyrasta populacja nawet na tak późnym etapie rozgrywki. Ja przesadziłem. Dobra, chyba nie ma się tym co aż tyle bawić, bo to. Kurde, no. Ludzie. Ja się lubię tym bawić, ale generalnie troje między odcinkami. Czego nie zrobimy, to problem. Dobra, idź do Ekumenopolis i to załatwi sprawę. I potrzebujemy jeszcze edyktów. Z tego też byśmy to wygrali, ale. Czemu nie? Też oczywiście budujemy kolejną armię desantową. Ta jest główna na chwilę obecną, ale będziemy oczywiście potrzebować i kolejnych. Gdzie? Co się dzieje? Tu nas. Dobra, ruszamy do natarcia na wroga i tyle. A, tu nas próbują atakować. To niedobrze, że oni z tej strony mają możliwość wlecieć w naszą strefę. Czyli ze stolicy trzeba wysłać tam jedną flotę do zabezpieczenia tego. No, wy sobie lecicie. Tu to miało być. O. I
I sobie połączymy. Dobra. No tu nie sądzę, że... Chociaż kurde, mają trochę tych sił, nie powiem. Bo najpierw przylećmy tu, żeby zebrać wszystko i potem... Red alert. Spaceport under fire. Tego się nie spodziewałem, że zrobią kontruderzeniem. Trochę nierozsądnie z ich strony, ale... Ciekawie. No, tu są bez szans, po prostu wpadli na takie skupisko naszych okrętów, że kaplica dla nich, a tu budujemy tą drugą armię desantową. Pierwsza gdzieś się szlaja. Tu rozwalmy tą bazę. I naprzód. To będzie zdecydowanie krótsza wojna niż ta ostatnia. Bo walczymy o zajęcie konkretnych terenów. No i potem zawieramy pokój. I tyle, nie będziemy tego ciągnąć. Głównym celem, który mnie interesuje, to jest ta strefa. Ja tu jest tych planet ze 3 pewno. Engaging hostile forces. Gdzie jest ten biedny okręt? Lećcie tu. Nie wiem, ale przy okazji też przy tej szczelinie, czy tej wrotach do skoku, podniesiemy obronność. No już za parę dni nowa seria z nowym dodatkiem Overlord. Zobaczymy, co fajnego wniesie. Jak mówiłem, na pewno zaczynamy jako tam frakcja, ta część jakiegoś imperium podległa. Być może wreszcie więcej pójdziemy w szpiegostwo, bo teraz widzę, że to być może coś można zdziałać, gdyby to od początku budować. Tutaj naprawdę to dość upierdliwie idzie. Czyli tak, tu rozpoczynamy naprawy. Jakieś tam uszkodzenia są naszej floty. Dobudujmy też, powiedzmy, w ten sposób. Powiedzmy, ta flota jest w dobrym stanie, ona może kontynuować to odbijanie czegoś. Też chciałbym wiedzieć tutaj, bo tu jest takie pojedyncze państewko. Ile oni mają sił defensywnych? Mało. Są zgubieni. Our forces are making planet fall. No i zaczynamy inwazję. Jest coś do przebadania na tym froncie? Jest. War report. Enemy planet secured. Pierwsza planeta zdobyta. Wy się udajcie tu. Teraz bym sobie wspomniał, gdzie mam roszczenia. O, w obu kierunkach, fakt. Czyli to wyślemy naprzód. To się zregenerowało, więc tutaj.
I tu też zróbmy regenerację. Te bitwy trochę ich zabolały. Mieli 3 światy zdobyte tutaj i zobaczymy ile tu. A co do ciebie? Our forces are making planetfall. To gdzie można zbudować? Może to jest nie przy gwiazdach neutronowych, to ja bym się nie zdziwił. Tak patrząc realistycznie, mogą być tylko specjalne gwiazdy, które pozwalają na coś takiego. Dobra, przeszliśmy na kolejny etap tutaj zbierania informacji. Enemy planet secured. I ostatnia w tym systemie. Our forces are making planetfall. Tu jest ich stolica, tu jest masa tych wszystkich punktów i polećmy sobie naprzód. Interstellar debris analyzed. Znaczy bez problemu by nam to oddali, co już jest w naszych rękach. War report. Enemy planet secured. Czyli ostatni cel to jest ta mała planeta innej nacji tutaj, o. I też rzućmy okiem co się dzieje w Senacie. Nic. Moglibyśmy dać kolejne roszczenia, ale na tym się rozciągniemy jeszcze bardziej. Ciekawe, że do ich stolicy byśmy mogli zrobić sobie roszczenia. Naprawdę nic z tego prawie, że nie broni. No dobra, tu jest troszkę więcej. W sumie kolejny czas rzucić oko na planety. Energetyczne, ale dajmy też trochę. Zawsze uważam, że te alojsy nie zaszkodzą. O, może tak. Na razie nie możemy, zbyt niedawno tego użyliśmy. No, jeszcze w tej sytuacji naprawdę najbardziej się nie opłaca robić kolejnych zmilitaryzowanych światów. A, tu jeszcze jest to. Albo może nie, bo w sumie więcej floty nam jest średnio potrzebne. Weźmy to. O.
Chciałem być bezrobotny, ten robot mi to wyjaśni. A, może to jakaś gorsza wersja robota, która sobie nie radzi z bardziej zaawansowanymi pracami, okej. Załóżmy, że tak to wygląda. Tu, naprawdę zużywamy tony tego wszystkiego. Weźmy sobie kolejne pyłki. Tutaj też widzę, nastąpiła kontrofensywa. Nic im nie da. Our station is under assault. We have lost a spaceport. Jak szybko dotarli. No i tyle z waszej obrony. Interstellar debris analyzed. Mamy zasoby to. Dobra. No, te floty trochę dostały, nie powiem. Ma ogromnej przewagi. Albo zbudujmy sobie planetę. Jeszcze jedną militarną częściowo. Na razie zbudujmy w ten sposób, potem dostawimy. No, coś się zwiesiło. O. Our forces are making planet fall. Chciałem jakieś zasoby. Czyli jakby do tego poziomu mamy szansę. A to wszystko jest czerwone, czyli w teorii jest bez szans. To już wymaga masy zasobów, kurde. Też nie wiem, jak to zrobić, bo rozumiem, że można jakąś akcją uzyskać, ale na chwilę obecną nie mam pojęcia jak. Tu prowadzimy badania. A tu już chyba zakończyliśmy. A nie, tu też jest. Co nieco. Patrzcie, tu próbują coś nam zabrać. War report. Enemy planet secured. Odzyskajmy to. Wyślemy tam jedną flotę. Powiedzmy tą. Poleci sobie tu. Interstellar debris analyzed. Żebym się upewnił, że tu jakiś planet nie ma, które popsują nam szyki, ale nie ma. Czemu z tym mamy takie problemy, jeżeli...
musi być ktoś, kto nie jest w stanie pewnych prac wykonywać, bo inaczej tego nie rozumiem, no ale tu sobie radzi. Tu mamy problem z populacją. To jest całkiem potężny świat, jeżeli chodzi o naukę. I trzeba mieć więcej mieszkalnych budynków, ale to okej, oni sobie znajdą pracę. Może potem jeden budynek nawet zmienimy na taki, który daje większe bonusy. Tu na razie zakończone też. Okej. Bezrobotny. Dobra. I myślę, że to jest czas na zmuszenie ich do uznania naszego zwycięstwa. Nie była to jakaś wielka klęska, no ale zawsze coś. Z nich można zrobić też państwo marionetkę, tak szczerze mówiąc. I super, czyli tu jeden z tych małych krajków przestał istnieć. Teraz tak, to okul oddamy im. Poprawić też stosunki, jak dostaną tę ziemię. Te floty niech wracają do macierzystych regionów. To wywalimy. Teraz troszkę zabawy. To jest strasznie dziwne, bo to jest handlowy to zrobi. Nie, nie potrzebuję tu handlowej bazy, ludzie. Montaż robotów jak najbardziej powinien być. Energetyczny Nexus się przyda. Nie ma go tu. O, jest. I dajmy powiedzmy. A właśnie, edykty bym zapomniał. Jedna w ten sposób. Tutaj jest wydobywcze. W sumie pójdźmy w to dalej.
szukania tego wszystkiego. Dobra, na razie w ten sposób. Okej. I planeta energetyczna może być. Będziemy tego zmieniać. Na pewno nie tutaj takie ilości budynków związanych z nauką, bo to jest tu całkowicie zbędne. Ale chyba będziemy to na bieżąco przebudowywać. Czyli niech tu na razie tak jest, jak jest. Tu sobie damy to. Trochę nam to zajmie, przebudowanie wszystkiego. To zostawimy, bo oczywiście chcemy mieć kliniki genetyczne. Nexusy do tego. I z tą resztką bym poszedł w to. Tutaj też. I tak. No a resztę będziemy na bieżąco potem jeszcze dalej wyburzać. Teraz jeszcze tu jest, kurde, tych planet to mamy więcej niż dużo. No, ta jest świeżo przejęta. Na pewno by trzeba było tu powiększyć co nieco. Spora planeta, myślę, że będzie warto ją przekształcić w przyszłości. I chciałbym zobaczyć, czy gdzieś byśmy mogli pobudować tą bramę kosmiczną. Powiedzmy, nie wiem, tu nie. No to nie wiem, od czego to zależy. Bo nigdzie nie możemy. Pierwszy raz jeszcze coś takim spotykam, że nie ma możliwości wykorzystania. No nie, no niemożliwe. Bo technologię mamy. Ale wydaje się, że się nigdzie nie da. Może musi być czarna dziura? Też nie. Bardzo dziwne. Zostań. W sumie co do tych baz, czy one są nam potrzebne? Nie. Najprędzej bym sobie tą zostawił, będzie jest nad planetą. I daje flotę. I tak wracamy do domu. Ja powiem wam szczerze, trochę nie mam już pomysłu, co w tej serii robić, bo liczyłem na ten bunt wielki na koniec przeciwko Imperium, ale że nie możemy tego zrobić, no to jest jak jest. Interstellar debris analyzed. Thank you.
Okej. Ale że to nie działa z tymi... Może przebadajmy te... Czekajcie... Ludzie kochani, tego jest tyle, że człowiek się troszkę gubi. Mocniejsza armia zawsze się przyda. No nie no, musimy tu działać w tym temacie. Powiedzmy, wyślijmy statek badawczy, żeby przebadać to. Nie mogę ją przebadać? Dziwne. No sprawdzimy. A, może trzeba ją zbudować i wtedy byśmy mogli budować kolejną. Dobra, zróbmy to. Czyli mając jedną gotową bramę, być może będziemy zrobić mogli kolejną do pary. To jest ciekawe, jeżeli tak to działa. W sumie to by było nawet może i logiczne, by ograniczało trochę spam, żeby nie móc wszędzie tego nastawiać, jeśli tylko chce. To byłoby dosyć dziwne. No tak, a ma też tu otwarte. Otwarty dostęp. I z tej bazy w teorii my będziemy atakować Imperium Galaktyczne. Bo wojny normalnie nie możemy, a nie mamy rozejm. Kurde, z drugiej strony... A, tylko nie mają z naszymi tymi przyjaciółmi umowę. No dobra, pozyskane jakieś zasoby. A, czy nam przybywa ludzi różnych? Dalej 9 raczej poza naszym zasięgiem, ale... Moglibyśmy kogoś przydzielić, ale nie ma sensu, to tylko łatwe zadanie. Trzeba by mieć było dużo agentów i może wtedy byłoby możliwe ten bunt wywołać, ale my nie zdążymy już. Tu chyba przejdzie i może nikt poza nami tego nie popiera. Możemy też poprzeć w sumie. O. I zagłosujemy tak jak ta druga nacja, która nas lubi. Też mam jakieś badziewie niepotrzebne. Ale tu jest piractwa jeszcze, co gorsza. Tego się... A nie, teraz zadziałało. No ale to przez nasze terytoria to idzie gdzieś... Czy to już nie... Kurde, gdzie to idzie? Ludzie kochani. Chyba gra nie warta świeczki. Okej. Tu jest troszkę szybciej.
No nic, teraz po prostu musimy się skupić na dalszym rozwijaniu się, cokolwiek jest nudne na tym etapie, bo mówię, do niczego już nie prowadzi niestety. Totalną dominację. O! To może być warte rozbudowania. Dajmy też to. Powiedzmy to. No i patrzcie. O, nagle się ogarnęło. Czyli z tego co rozumiem, Abchowie mają pierwszeństwo w obsadzaniu stanowisk. No i ciekawa opcja. Tu by można było sporo przerzucić, no ale tu by trzeba było roboty, bo nasi obywatele nie przepadają. A nie, niektórzy przepadają za suchą planetą. Niewielu, ale się tacy zdarzają. Nie, ci ten może nie. Construction completed. A, to się zbudowało do końca. Tutaj właśnie teraz ładnie idą te zadania. Czy tu jest w cholerę piractwa? Co z tym? To się buduje. To się buduje i zaraz będzie gotowe. Gwiezdne wrota tylko umiejscowione na orbicie. Nasze zasoby tutaj no niewiarygodne się już zrobiły. Wręcz bym powiedział. O, ta flota potrzebuje sporo nowych statków. W sumie patrząc ile mamy rezerwy, to chyba nawet zbudujemy w ogóle całą nową flotę, jeszcze jedną. Bo ta rezerwa naprawdę się zrobiła gigantyczna. Wszyscy mają słabszą gospodarkę. Są równi, jeżeli chodzi o flotę. To jest przerażające, bo nasza flota jest naprawdę potężna. Z czego, jak czego, ja tego się nie spodziewałem. Czy tak, to już nie jest maksymalna informacja. Czy to jest... Czyli bez buntu się kurde nie da ich ogarnąć, a gdybyśmy tu chcieli atakować. Nikt by im nie pomógł.
Kolejny protektorat. Bardzo odległy protektorat w sumie. Tu mamy dostęp, nie wiem. Są słabsi. W sumie... Tu mamy pokój. No tylko tu... O! Mamy tą bramę. Nam gdzieś... A nie, to po prostu nam daje możliwość skoczenia tutaj. Mamy nowe roszczenia. Nie, ktoś ma przeciwko nam, sorry. Nie, to nie to. Czy rozpoczął? A może i rozpoczął? Bo jest zero. Czyli, a, on musi budować? To dobra, już rozumiem. Na obrzeżu... No dobra. Poza strefą jakby grawitacyjną. Nie wiedziałem o tym. To, no to bardziej niż ściągnięcie stąd dodatkowych rezerw floty. Zróbmy sobie więcej handlu. A z kolei tu musimy wtedy postawić osłonowe coś, co powinno objąć wszystko. No, przynajmniej się czegoś dowiedziałem, jak to należy zrobić, więc też jest to plus. Tu mi się zawsze nie podobają takie dziwne obszary, gdzie wszystko należy cholera według państwa. A, to też do nich jeszcze należy, nawet nie wiedziałem. Jakbym wiedział, to bym im zabrał. Ten przyczółek tutaj. Dajmy sobie w ten sposób. Ja, populacji. No, teraz do 8000 dobijemy. Ciut problemy z brakiem policji. No i przydałyby się też osoby do zarządzania tym. Co może być troszkę upierdliwe, bo nie wiem, czy mamy kogoś, kto
Dobra. To chyba było to. Kluk, tak? Kluraksat. A, i zmienimy tutaj z pewnością na to. Dobra. No, bo tam są praktycznie same roboty na tym Kluraksadzie. Trudno. I co? Na tym skończymy odcinek. Ja troszkę pogram dalej, nie wiem, co się będzie jeszcze działo. Być może zrobimy sobie już tylko podsumowanie, może jeszcze jedną wojnę, w której zaatakujemy ich, ale to jak mówię, coś będzie można zrobić. Co z naszą konstrukcją? Bardzo wolno się buduje. Przestała się budować? Nie. Myślałem, że po zbudowaniu bazy nie można tego budować. No nic. Pozdrawiam i do zobaczenia. Na pewno ciekawiej będzie, jak wyjdzie Overlord i będzie jakieś nowe wyzwania. Już nawet mam mniej więcej pomysł na cywilizację. No nic. Do zobaczenia.